Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z serii prezentacji nowych gatunków ryb w moim akwarium amazońskim. Dziś zaprezentuję Wam upiorną bestię pochodzącą rodem z mrocznej rzeki Rio Negro. Zapraszam do oglądania. Jedną z głównych przewodnich idei, którymi kierowałem się zakładając swój 900-litrowy zbiornik, była chęć stworzenia naturalnych oraz należytych warunków dla moich wymarzonych ryb. Jako iż fascynują mnie duże jak na warunki domowe ryby, mogłem pozwolić sobie na posiadanie gatunków takich jak duch amazoński, plecostomus czy platydoras costatus. Będąc przy tym dużym fanem sumów i zbrojników w akwarium, od dłuższego czasu planowałem powiększenie swojej wąsatej floty. Wybierając kolejny gatunek, zależało mi na osiągającej minimum 20 cm długości rybie, mogącej zgrać się pod względem warunków wodnych oraz behawioralnych z resztą obsady. A zależało mi również na gatunku o ciekawym wyglądzie oraz stonowanym ubarwieniu, gdyż takie ryby najbardziej mi się podobają. Poszukując ryby, nie celowałem w jeden konkretny gatunek, bowiem rodzina sumów, a zarazem ich oferta handlowa jest na tyle obszerna, iż z powodzeniem mógłbym wybrać wiele gatunków. Rozważałem jednak m.in. sumy drewniane, czyli Trachylopterus fisheri, Pictusy, Mikroglanisy, kilka gatunków mniejszych synodontisów z Kongo, czy chociażby dianemy. Poszukiwania rozpocząłem jednak na Oelixie. Wielokrotnie ludzie pozbywają się tam bardzo ciekawych gatunków ryb, trzymając je przy tym w karygodnych warunkach i zbyt małych akwariach. Przeglądając ofertę, natrafiłem na rybę, którą wziąłem niemalże od razu. Mowa tutaj o Agamyxis pectonifrons. W przeszłości byłem posiadaczem tych przesympatycznych ryb, co dodatkowo zmobilizowało mnie do adopcji tego łobuza. Kilka podstawowych informacji na temat tych niezwykłych ryb. Zacznijmy zatem od nazewnictwa, czyli tego, co wiele osób uznaje za nieistotne, a ja uważam za bardzo ważne. W końcu trzeba wiedzieć, co trzymamy w naszych akwariach. W języku polskim rybę tę określamy mianem kirysa grzebyczko-czelnego. Nazwa ta odwołuje się jednak do morfologii oraz genetyki. Może być ona bardzo myląca, bowiem co ważne, z behawiorystyką oraz osiąganym rozmiarem przez kiryski, ryby te nie mają zbyt wiele wspólnego. Angielska nazwa z kolei jest bardzo ogólnikowa, bowiem na wzgląd, iż podmiany spotted token catfish możemy kupić kilka gatunków. Mowa tutaj na przykład o platydorze kolczastej, której również jestem posiadaczem. W ramach ciekawostki warto zaznaczyć, w jaki sposób powstaje ten dźwięk. Mówiąc w bardzo uproszczony sposób, sumy posiadają w płetwie bocznej kość, która w momencie wykonywania ruchu ociera się wraz z kością znajdującą się za skrzelami, powodując wytworzenie charakterystycznego dźwięku. Bardzo dobrze obrazuje to ten krótki filmik. Look at that fin. You got two bones in there rubbing against each other to make that noise. Wracając do nazewnictwa, najbardziej rzeczywiste wydaje się nazwa łacińska, bowiem sumy te należą do rodziny Doradidae, a co za tym idzie, z kiryskami w rzeczywistości nie mają zbyt wiele wspólnego. Oto kiryski wraz z najbliższymi kuzynami, a tutaj z bardziej znanych ryb, bliżej im do kiryśnika, czyli Megalechis, niż do jakiejkolwiek ryby z grupy Tornicats, czyli Doradidae. Tutaj z kolei prezentuję drzewko obrazujące rodzinę Doradidae. I jak też widać, Corydoras, czyli kirysek, tutaj nie widnieje.
Jaki jest właściwie powód, dlaczego wam to wszystko mówię? Otóż polskie nazwy bywają wielokrotnie omylne, wskutek czego wynikają później problemy. Powiem jak glonojad. Glonojadowi nierówny. Analogicznie bocja. Bocji nierówna. Tak też wreszcie Kirys. Kirysowi nierówny. Repy w sklepach wielokrotnie opisywane są błędnie, a ich wymagania oraz rozmiar na przestrzeni czasu mogą zmienić się radykalnie. Rodzimym domem Sumów jest rzeka Rio Negro w Peru. Warunki wodne tych obszarów to pH w zakresie od 6 do 7,5, a temperatura wody waha się w przedziale od 20 do 26 stopni. Te warunki są najbardziej optymalne do hodowli tych sumów w akwariach. Agamyxis dorasta od 20 do 25 cm długości, a co za tym idzie, wymaga dość sporego akwarium, o litrażu minimum 300 litrów pojemności. Najbardziej kluczowe będą jednak długość i szerokość. Wysokość akwarium nie ma większego znaczenia dla tych ryb. Aranżacja zbiornika powinna być bogata w rozłożyste korzenie, umożliwiające rybom ukrycie się za dnia. Sum prowadzi strykty nasz tryb życia, a co za tym idzie, za dnia wymaga zacisznych, ciemnych kryjówek. Idealnie sprawdzą się tutaj powyżej wspomniane rozłożyste korzenie czy szerokie ceramiczne kryjówki. Za podłoże najlepiej sprawdzi się miękki piasek, który umożliwi swobodne przekopywanie dna. Roślinność nie odgrywa większej roli dla tych ryb, lecz może być wyrywana ze względu na masę sumów. Zwłaszcza gdy pośród nią wpadnie jakiś ciekawy kąsek, który warty jest uwagi. W przypadku żywienia chciałbym zatrzymać się nieco dłużej. Agamyxis z natury jest drapieżnikiem. Nawet wysokiej jakości karma sucha czy mrożone larwy owadów będą dla niego niewystarczające. Może to skutkować próbami polowania na mniejsze ryby. Zalecałbym podawanie pokarmów takich jak drobne siekane filety rybne, obrane z pancerzyków krewetki czy inne skorpiaki wodne. Ryba chętnie akceptuje również karaczany, mączniki czy świerszcze. Godne uwagi będą również miksy, które umożliwią przemycenie niewielkiej ilości pokarmu roślinnego do diety. Należy jednak uważać, aby nie przykarmić ryb. Sum mają ogromny apetyt i mogą jeść bez ograniczeń, co może odbić się negatywnie na ich zdrowiu. Proszę, unikajmy małych, niezbyt inteligentnych ryb. Te z łatwością mogą zostać schwytane. Z mojego doświadczenia z przeszłości, głupiki, neony czerwone czy danio stanowią łatwy kąsek dla suma. Podstawą jest jednak dieta, bowiem przy dobrze zbilansowanym pokarmie maluchy nie powinny być ruszone. Znakomitym towarzystwem będą zatem większe pielęgnice, podobnych rozmiarów sumy czy zbrojniki. Unikajmy delikatnych ryb takich jak sumiki szkliste czy pielęgniczki, bowiem te mogą być z łatwością zranione przez nasz podwodny czołg. Możemy trzymać zarówno grupę ryb, jak i samotnicze sztuki. Powinno to zależeć od rozmiaru posiadanego przez nas zbiornika, wydajności filtracji oraz ilości kryjówek. Za młodu ryby będą wykazywać zachowanie stadne,
a z wiekiem staną się wobec siebie zadziorne i terytorialne. I materiał ten by było na tyle. Chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować za jego obejrzenie. Zachęcam do pozostawienia komentarza. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, łapki w górę oraz subskrypcji kanału Odpowiedź na bieżąco. Zachęcam również do zaglądania na moje social media, do których linki macie w opisie. Have done the black. Na razie, cześć.